gra, ale gra, której reguły nie są do końca jasne i to jakby trochę zależy od was, w jaki sposób potoczy się ta historia, powiedzmy, nie? Jakby to, co się tam między wami dzieje, ta relacja. To jest bardzo ważne, bo w teatrze wykorzystuje się w ogóle pojęcie gry, ale ono jest czymś innym niż takiej grze losowej, w sensie nie ma jasnych kryteriów i trochę sobie wymyślamy te reguły dla dobra historii, albo dla dobra tego, co się za chwilę może zdarzyć między nami w zespole, tak? Albo między widzami a grającymi. I do środka. W tej części zajmowaliśmy się bardzo, bardzo trudnym tematem i wymagającym sporo odwagi. Otóż szukaliśmy narzędzi, które pozwolą nam zbudować teatr bez wcześniej przygotowanego scenariusza. I wszystko to, co robiliśmy dzisiaj, to były takie ćwiczenia, to były takie techniki i takie zabawy, które w każdej grupie generują materiał, który później możemy wykorzystać do działania teatralnego. Mamy ten pomysł tej grupy, że on jest gdzieś tutaj. Trochę zdynamizujmy, to znaczy, że przyspieszmy to, co się dzieje z nami. I teraz tak, Bak, jeżeli to chodzi do zderzenia, mogę albo kogoś przyłączyć, albo oddzielić. Okej, mamy już tutaj... A w tym czasie ty już szukasz jakichś innych połączeń. Dawaj. A spróbujcie nie gadać, dobra? Wszystko, co się dzieje, jest tylko i wyłącznie w tym punkcie styku. Poglądamy i zmieniamy. Skupialiśmy się na takim budowaniu podstawowego alfabetu performera i performerki. Wykluczaniu takich rzeczy, które są bardzo powszechne w teatrze i często blokują amatorów, czyli jakby wrzucania wszystkiego naraz, dźwięku, obrazu, ruchu, tekstu, sceny i wszystkiego, co jakby finalnie buduje teatr, ale jest przytłaczające bardzo często i jest nienaturalne. Dla kogoś, kto nie działa teatrem. I dlatego budowaliśmy sobie dzisiaj ten warsztat, budując wszystkie te elementy z osobna, czyli pracując osobno na samym ciele, pracując osobno na ciele w przestrzeni, pracując osobno na ruchu i na sekwencji ruchu i później włączając w to tekst, słowo, tekst, dźwięk, tak żeby sobie zbudować ten alfabet po kolei i żeby z każdą z tych części pracować po trochu, żeby nie wrzucać wszystkiego do jednego garnka od razu. Trudnością jakąś jest to, że spotykamy się w gronie ludzi, którzy pracują z bardzo różnymi grupami, w bardzo różnym wieku, od seniorów po dzieci i to jest zawsze jakaś tam trudność w takim przyswajaniu narzędzi, bo za każdym razem trzeba je sobie dostosowywać do własnych potrzeb. Natomiast tą grupą, na której dzisiaj pracowaliśmy, no to była ta grupa, która była tutaj. To byli odbiorcy, to byli twórcy, współtwórcy tego, co się działo. Wykorzystajmy to. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Bardzo blisko siebie. Jedna osoba trzyma innych. Widzicie, co robię? No. Lucyna, masz wolne... Zostawcie tylko. To, co pamiętacie, dobra? Trzyma innych. Mówi. I jeżeli ktoś
Przerywa, dobra. To niech to będzie naprawdę przerwanie na zasadzie teraz ja! I trzymam wszystkich tutaj. Okej? Nie muszę się spieszyć, zaczynam dzień pomału. Mam dużo czasu, nie chcę, ale muszę jechać do pracy. Muszę wstawać wcześniej, skoro i tak zawsze wyjdę o 7.20. Ogarniam, to mnie mi zmigła, ale trochę słońca. Szybko, szybko, żeby zdążyć. W pracy jest fajnie, kupa śmiechu. Na szczęście dzisiaj tylko 8 godzin. Jeść, przerwo przybyło. No, zalałam herbatę, bo myślałam też, że dzisiaj zaleję. Ogarniam. I co teraz? Jaki plan na dzisiaj? Fajra! Proszę! Gdzie jest parkie? Kreatywnie, artystycznie, to jest to moc, zabawa, bawimy się, śpiewamy, tańczymy! Gdzie, gdzie jest ten parking? I tak tylko. Dobra, okej. Okay. Umiejętności nie mają tutaj żadnego znaczenia. W sensie jakby każdy, kto wchodzi do takiego warsztatu, wchodzi z tym, co ma, co posiada i to nie jest istotne, czy ktoś pracuje 10 lat w teatrze, czy 5, czy rok, czy miesiąc, czy dopiero zaczyna. Te metody są bardzo demokratyczne. Każdy po prostu ma to, co ma swoje ciało, ma swój głos, ma rzeczy, które go spotykają w życiu i to tworzy teatr.